Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego czytania na czas od 27 listopada do 3 grudnia 2023. Mm, tak, kochani, tak. I zaczynamy. 27 listopada i pełnia księżyca w bliźniętach. Ja tu w międzyczasie. Rzuciłam kości i słyszę. Kości zostały rzucone. No, nie wiem, co w tym momencie jeszcze to oznacza. Bo pokazały mi się, i wybieram ten numer, który występuje najczęściej, czyli w większości tych kości jest ileś tam, dwa, cztery, sześć, osiem. Karma czy sukces. I wyszedł ten numer, czyli 4 razy 2. Co reprezentuje dwójka? Wybór. Co wybierzesz? Cztery razy. Co jest dla Ciebie praktyczne, konkretne, co ma sens? To należy wybrać. Także ta pełnia księżyca jest w 4 stopniach, 51 minutach, no 4 stopnie. Konkretność, podstawa. Czwórka to także dom, rodzina, matka, ziemia. Co jest dla nas wszystkich odpowiednia? No oczywiście zawsze ta bezwarunkowa miłość, kochani. Ta zgoda, ten szacunek do siebie nawzajem. Dyplomacja, w bliźniętach. No właśnie, w bliźniętach, kochani. A więc rozmowy, kontakty bliźnięta to znak powietrza. Trzeci znak zodiaku. Kontakty, rozmowy dużo pewno będzie na telefonie, tekstów przesyłanych. Także sąsiedzi, być może, czy rodzeństwo będą w grę wchodzić. Nauka, warsztaty, seminary, webinary, i tak dalej. Wszystko to możliwe. To jest poniedziałek, a że bliźniętami opiekuje się planeta merkury. A merkury teraz jeszcze w tym momencie jest w znaku strzelca. Więc czy jesteś na drodze przeznaczenia? Czy mówisz to, czy robisz, bo także trzeci dom to jest głos. Czy zabierasz głos w jakiejś sprawie? No może będziemy właśnie to widzieć, bo pełnia księżyca, tak jak widzicie na załączonym obrazku, pokazuje na świetla, oświeca coś staje się jasne. I patrzcie, te domki, światełka się zapalają. Jeden po drugim. Jedno światełko po drugim. Bum, bum, przebudzam się, rozumiem, widzę prawdę. Ale mamy tego dnia i to jest ogromnie ważne. Merkury, który jest w strzelcu, jak powiedziałam, jest w kwadracie do Neptuna w rybach. Więc kwadrat pokazuje to, co jest nie tak. To nie jest dobre czy złe. Pokazuje pewne sprawy. Wiele osób będzie poddenerwowanych, co zwykle jest. Kiedy mamy coś związane, czy to jest pełnia, czy to jest znów księżyca, mamy dużo emocji, szczególnie kiedy jest pełnia. Ze trzy dni przed, trzy dni po. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 25 listopada sobota. Więc już niektórzy z Was, być może wczoraj, być może dzisiaj, już są poddenerwowani. Pewne prawdy się ujawniają, pokazują i ludzie są bardziej emocjonalni, uczuciowi, bardziej wrażliwi, więc podirytowanie, niezdecydowanie. Ale ponieważ w grę wchodzi Merkury, który odpowiada za komunikację, rozmowy, kontakty, myślenie, planowanie, więc. I ta komunikacja może być niepewna. Czy ja mówię dobrze? Czy jestem odbierany właściwie? Czy ja słyszę to, co słyszę? <laughs> no właśnie. Mogą mieć coś z tym wspólnego różnice zdań. Ale uważajcie, bo może być tak, że jedni o niebie, drudzy o chlebie. Czy słuchacie swojej intuicji? Bo ego. Może tutaj fruwać pod sufitami i niebiesami. Ja naprawdę w poniedziałek nie doradzałabym podpisywania kontraktów, zawierania umów, coś szczególnie pisanego, ale i w ogóle obiecywania czegokolwiek. Ponieważ nie do końca jesteśmy przede wszystkim spokojni, zbalansowani wewnętrznie. Pewne rzeczy się pokazują, więc możemy starać się odreagować. Co takiego, co ona powiedziała? Co, co? Co, co on? Jaką mowę wygłosił? Mhm. No więc mogą być i plotki, i pomówienia, wszystko w takim dniu może być. Czy rozmawiać z rodziną? Tylko ogólnie. Okay. tylko ogólnie. Nie wdawać się w głębokie dyskusje, bo oczywiście, że mogą mieć miejsce. W końcu, jakby nie było, to jest pełnia księżyca w bliźniętach, bo znaki powietrza lubią rozmawiać. Mają swoje opinie, do których mają prawo, ale teraz jeden mówi tak, drugi mówi inaczej i kłótnia gotowa czasami. Więc do ogólników, teraz już wy wiecie, więc w swoich rodzinach, wśród przyjaciół nie wdawać się w żadne głębokie dyskusje, szczególnie kiedy z góry wiadomo, że to są spory. Teraz także nawet najdrobniejsze kłamstwo, tak zwane o, białe kłamstwo. Może się odbić czkawką. Naprawdę nie polecam. Może wyjść, może uderzyć cię później. Za wszelką cenę. Unikaj zdrady, skandalu, oszustwa. Nie, od, nie powróci niczym dobrym. Karma, karma, karma. Ja w ogóle, ponieważ i tu Saturn bierze udział w tym wszystkim, ja myślę, że a Saturn jest w rybach. Więc to wszystko, co będzie robione nieuczciwie, No, a niczym dobrym nie powróci. Także szczególnie tego dnia, 27, uważaj na wampiry energetyczne. Oj, mogą się odezwać. Oj, mogą się starać pożywić Twoją dobrą energią. Jesteś tu wysoko. A oni przychodzą po to, żeby cię zbić na niską wibrację. Także, definitywnie, tego dnia nie polecam e, alkoholu. Już nie mówiąc o jakichś tam narkotykach, ale nawet tych lekarstwach, które e, na ciebie oszałamiająco na przykład wpływają, cokolwiek to tam oznacza dla ciebie. E, odżywiać się lekko. Zdrowo, dużo ruchu, szczególnie jeżeli czujesz się poddenerwowana, poddenerwowany. bo w takim czasie łatwiej się potknąć, łatwiej sobie coś złamać, skręcić. I po co? I po co? Święta się zbliżają, kochani. No. I będziemy witać nowy rok, już tylko patrzeć. Nie ma sensu. Spokój, balans koniecznie. Ok? <słyski> Dlaczego słyszałam, kości zostały rzucone? No, coś dla kogoś to oznacza. Coś dla kogoś to oznacza. Więc tu mamy potrzebę zachowania balansu, ale dwójka to też i wybór. Być może będziesz postawiona, postawiony w sytuacji, kiedy trzeba wybrać między czymś a czymś, między kimś a kimś, między takim lub innym rozwiązaniem. I jeszcze słyszę, żebym kryształy tu rzuciła, moje kamienie. Hmm. Wiecie, u niektórych życie się zmieni. U niektórych będzie ta wieża. Jedni się przebudzą do czegoś, coś zrozumieją, słyszą prawdę. Inni powiedzą, o, o, tu jest koniec. Ale uziemienie jest rzeczą najważniejszą. Uziemienie, ugruntowanie. A więc nie rób niczego pochopnie. O, on tak powiedział? On tak, ja słyszę? Co to może być tylko plotką? No to ja mu dopiero beam. Idę na media socjalne i obsmarowuję. No, 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 no. Ugruntowanie. Ściskać te drzewa. I. Um, spokojnie, kochani. Spokojnie. Patrzeć, z czego chlebie cię, słyszę. Z czego chleb masz. No dobra. Dobra, wystarczy tego na każdy dzień tygodnia, a będzie ciekawy ten tydzień, muszę Wam powiedzieć, jak zwykle na poziomie 11-11 na patronie, co tydzień takie właśnie tygodniowe czytania na każdy dzień. Więc zapraszam, polecam. Także ta pełnia jest na poziomie 5-55, więc 11-11 macie naprawdę dużo dobrego. Wszystkie czytania w ciągu miesiąca. Okej, okay, zobaczmy. No, widzicie, co mm -hmm. powiedziałam to, że bierza, coś się kończy, i aniołki od razu to potwierdzają. Zobaczmy. W ogóle siedem tali chciało wyjść, bo aż policzyłam, jak zwykle, na końcu. Siedem talii, to znaczy, że jest potrzeba słuchania intuicji, wyciszenia się, wyjście na świeże powietrze, głębokie i świadome oddychanie. To wszystko w tej chwili jest, kochani, ważne, żeby ten balans utrzymać, bo może być po prostu nerwowo. I tu już Arkanium Rackwell potwierdza to. Mhm. Mm yeah. <grystanie> Sama do siebie już tutaj mówię. No więc świat. Więc dla jednych, to jest w ogóle główna arkana, ostatnia. 21 w każdych kartach Tarota. I tutaj pokazane jest, coś się kończy. Dla jednych, no wreszcie, zrobiliście coś, z czego się cieszycie. Cudowny sukces. Namalowałem, wystawiłem, wydałam książkę, coś naprawdę, z czego się cieszycie. Ja tu od razu czuję parcie coś w gardle. Mm. Co to dla Ciebie oznacza? Więc niektórzy będą się czuli świetnie. Niektórzy wreszcie odzyskają wolność. I kiedy teraz patrzę, patrzcie, cały dzień widzę 11. 11. Obudziłam się, była 9:11, bo to były bardzo dwa aktywne dni, czwartek i piątek. Więc sobie trochę pospałam i mówię: Wow, 9:11. Tutaj wszędzie teraz potem 11, 1138, 11, 1156, cały czas 11, 11. A więc być na właściwej drodze, spełniać swoje przeznaczenie, wiedzieć, kim się jest, wiedzieć, dokąd się idzie, to jest mantra 11, 11 mojego kanału. O co dla niektórych z Was słyszę? Czas już na to się zapisać. Żeby wiedzieć więcej. Ja do ni nikogo do niczego nie namawiam, nie zmuszam. Ja mówię to, co słyszę. I teraz. Niektórzy odzyskacie wolność. Co to znaczy? No, dla każdego może być co innego. Czujesz się wolna wolny. Może, jak to ja mówię, prawda zaboli, może zaboleć. Prawda. Zaboli, ale cię jednocześnie wyzwoli. Więc może, tak jak tutaj nagle coś poczułam, musiałam wodę popić. Może do tej pory nie mogłaś, nie mogłeś czegoś wymówić, przemówić, powiedzieć, przekazać. A teraz B Wychodzi. I możesz powiedzieć: Jestem dumna, dumna z siebie, że to wreszcie się stało. Pytanie, dlaczego tyle czasu czekałam? Czekałem na to. Widzicie? Więc poza tym świat, kiedy widzę, może przeprowadzka, może podróż, może planujesz podróż gdzieś, ok? W świat. Inny kraj, może inny kontynent nawet, co dla niektórych. Świetnie, bo to już tu wychodzi. I to jest sukces. To zakończy się sukcesem. Dla kogoś jest jakaś podpowiedź? Co niektórzy czujecie się? Patrzcie, tu jest pełnia księżyca. Ech, nie za bardzo. Może nie jestem warta, może czuję się winna, winny, a może jestem taką tracjuszką, Tak zawsze słyszałam od dzieciństwa: nie zdara, może nie jestem kompetentny, nie potrafię, nie mm, udaje się. Ta wiadomość mówi: Jesteś warta, wart tego, co najlepsze, najwspanialsze. Koniec, kropka. I czas wyskoczyć właśnie z tego poczucia bezwartościowości, jeżeli w ogóle taki wyraz istnieje. A za to czas cieszyć się tym życiem. Kochani, święta się zbliżają. Ważne, w co wierzycie, w co nie wierzycie. Będziemy witać niedługo nowy rok. Dlaczego nie cieszyć się? No, albo się cieszymy, albo nie cieszymy. I teraz niektórzy się nie cieszą, bo mają poprzeczkę za bardzo zawyżoną i wiecznie są niezadowoleni, i wiecznie nie mogą dojść do tej poprzeczki. Cieszyć się byle czym. Od razu się lepiej poczujemy, tak słyszę. Kiedy się cieszymy, manifestujemy. No, bo cieszymy się zazwyczaj robiąc to, co lubimy robić, do czego czujemy pasję. A jeśli tak. No to właśnie zaczynamy manifestować to wszystko, co jest dla nas ważne i nam potrzebne i przeznaczone. Niektórzy, widzicie, i to pokazuje się dwa razy, w innych kartach. Czas stanąć w obronie swoich przekonań. I być może właśnie to jest to, że trzeba będzie wreszcie przemówić albo coś zrobić, albo czemuś się postawić, czemuś komuś i powiedzieć: Hej, ja nie chcę tego robić. Może z poczucia winy, a może nie czujecie się niektórzy do, dowartościowani? I jako empati zawsze mówicie tak, żebyście nie chcieli, żebyście myśleli i odczuwali inaczej. I być może ta pełnia księżyca, bo jest bliźnięta to jest mowa, to jest rozmowa, to jest prawda pokazująca się. Biem, No, ja w to nie wierzę. Co takiego? Niedługo będziemy siedzieć przy stopie wigilijnym. Jak ty możesz <noise> nie wierzyć w to? Jak ty możesz myśleć inaczej? Jak ty możesz mieć inne przekonania? No właśnie. Wyraźnie jest powiedziane, bądź asertywny, asertywny. Jeśli chcesz powiedzieć nie, to powiedz nie. Może będzie ciężko, widzicie, ja musieli, musiałam popić wodą, ale powiedz nie. Dla niektórych nie będzie to łatwe, dla niektórych właśnie teraz wyjdzie to. Hmm, muszę to muszę. I potem się dobrze poczujecie. To zakończy się sukcesem. Teraz grasz, graj. Śpiewasz, śpiewaj. Chcesz słuchać muzyki? Słuchaj. Więc to, co powoduje, że czujesz się lepiej. Czujesz się pewniej. Co dodaje ci skrzydeł. Odetnij się znowu od tego wszystkiego, co ci je podcina. Bo już widzę, że tak będzie, co dla niektórych. I trzeba będzie stanąć w obronie swoich przekonań, swojej wiary, tego, kim się jest albo nie jest. Ucz się, ucz. To jest, są też bliźnięta, webinary, seminary, wszelkie czytania, wszystko polecam, są pakiety świąteczne, noworoczne im szybciej zamówicie dla siebie lub dla innych, tym szybciej one się odbędą. A więc ucz się na swój temat, ucz się komunikować, ucz się tego wszystkiego, co czujesz, że powinnaś, powinieneś, szczególnie na swój własny temat. Jest świetny na to w tej chwili czas, nawet nauka języków obcych. Jak najbardziej polecam. No, i mamy Archanioła Ragłę 36, sprawiedliwość, harmonia, rozwiązania. I tu jest, widzicie, waga. Może jesteście spod znaku wagi, może macie do czynienia ze znakiem wagi Słońce, Ascendent, Księżyc, ale przede wszystkim sprawiedliwość karmiczna. No więc znowu ta karma, tak jest i będzie. I dopóki nie macie tego załatwionego, pakiet 13 dla siebie lub innych. Polecam, to jest wiedza obowiązkowa. Są czytania na filmikach, plus webinarium karma. Obowiązkowa. Więc czas, żeby pewne sprawy były sprawiedliwe, ale także jest ta wyższa siła, wyższa moc, która pewne rzeczy może pokazać. Co to może być, pytałam dodatkowo. No widzicie, niektórzy. Może mają problemy finansowe. Niektórzy myślą, że mają braki, braki, brak pieniędzy, a tak naprawdę jeszcze mogą podzielić się z innymi. Może ktoś poprosi o pomoc. Może czuje, że nie możesz zarobić, opłacać rachunków, żeby nie wiem, co się działo. Aż wyciągnę na to jeszcze jedno. Z czym to może być związane? No poproś Archanioła Michała, zresztą 38, własny. E, poprosiłam, powiedziałam Archanioła Michała, chociaż tutaj go nie ma. Więc może to być związane ze strachem, z taką niemocą. Ja nie mogę, ja nie potrafię, ja nie czuję się wart, warty tego. Słuchajcie, poproście Archanioła Michała, żeby odciąć was od tych myśli. Bo to jest nieprawda. Jeżeli myślicie, że nie jesteście warci, albo naprawdę nie możecie. Wszystko zaczyna się, widzicie, tutaj i w sercu. Więc czego pragniecie, co o sobie, o swoim życiu, swoich możliwościach myślicie. Ale tu jest e, Aniu stróż, tak zwany, także rodzina, wszyscy ci po drugiej stronie, no chcą ci pomóc, pomagają ci. Poproś ich przede wszystkim i podziękuj. Bo jest wolna wola na ziemi i nic nie zrobię nie za dużo ci mogą pomóc pokazać jeżeli tego nie chcesz a więc poproś 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 jeżeli czujesz się właśnie w ten sposób żeby od tego cię odciąć bo może ta pełnia księżyca właśnie spowodować że odczujesz i być może czekają kogoś jakieś wielkie wydatki coś się tam dzieje i teraz bm być może ponieważ jest ta asertywność obok. Dałaś się, czy dałeś wciągnąć, wprowadzić w jakieś maliny. No, bo ktoś prosił. No, uległaś, uległeś. I teraz. Więc uważajcie, bo to jest wszystko, to są porady i przestrogi, na co należy zwrócić w tym tygodniu uwagę. Hmm. Kochani, czas się bawić, czas się cieszyć życiem i być rozsądnymi, dyplomatycznymi i być może wybierać. No co wybierasz? Czy bawić się, czy zamartwiać się, czy poświęcić sobie trochę czasu, żeby cieszyć się życiem, czy też ulec innym, chociaż wcale nie masz na to ochoty. Masz wybór. Kochani, Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz zapraszam na moją stronę. Jest dużo różnych opcji do wyboru, różne czytania, nowe, nowe czytanie, nowe webinarium. Poza tym 11.11 .11. na moim patronie. Mm, buziaczki, Ops, sorry, uściski serdeczne. Kocham Was, trzymajcie się i do kolejnego razu. Pa.